Możesz być dzisiaj wolny, a nie tylko udawać wolnego. Możesz być dzisiaj bohaterem, a nie tylko udawać chojraka. Możesz być zupełnie wolny od lęku, wolny od chorób, wolny od śmierci, ponieważ on tam 2000 lat temu poniósł to wszystko na swoim ciele. On wziął twój grzech. Sprawa twoich grzechów, twoich win, twoich błędów jest załatwiona. Bóg nie liczy ci żadnych grzechów. Bóg nie jest skrybą, który zapisuje tylko twoje potknięcia. Bóg jest wyzwolicielem. To jest wielki wyzwoliciel człowieka. To jest wielki fan człowieka. Bóg jest wielkim fanem człowieka. Bóg chce podnieść twoje życie. Bóg chce ciebie podnieść z tego padołu śmierci. Bóg cię chce wyzwolić. Dlatego Jezus to ratownik. Jezus to zbawiciel. 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 Jezus to zbawiciel. Jeśli wezwiesz Jego imienia, będziesz żył. Doświadczysz prawdziwego życia. Doświadczysz nowego narodzenia. Twój duch, który jest teraz obumarły, narodzi się na nowo. To jest sens dobrej nowiny. To jest najlepsza informacja pod słońcem. Najlepsza informacja i z niej, przyjaciele, trzeba skorzystać. Nie wystarczy usłyszeć. Nie wystarczy myśleć, że Bóg jest. Nie wystarczy wierzyć, że Bóg jest. Trzeba Go osobiście poznać, żeby doświadczyć życia w swoim życiu. Taki jest sens Ewangelii. Jezus nie przyszedł po to, żeby bajdurzono o Nim. Nie przyszedł po to. To nie jest taka postać. To jest normalny Bóg. Potężny. Bóg, który jest duchem. Bóg, który może zjednoczyć się z twoim duchem, jeśli go zawołasz do swojego życia. Bo on się tam nie wepchnie jak cham. On potrzebuje twojego zaproszenia. On potrzebuje twojej decyzji. Twojej decyzji. Zbawienie. Zbawienia się doświadcza przez wiarę. Przez swoją decyzję, że chcesz iść do nieba. Powiem ci najstraszniejszą rzecz. To człowiek decyduje o tym, dokąd pójdzie. To człowiek decyduje o tym, czy pójdzie do piekła, czy do nieba. Ponieważ wszystko zostało już zrobione. Wszystko zostało zrobione. Sprawa grzechu została właśnie załatwiona. Grzech został zutylizowany. Bóg nie patrzy na grzech. Nie patrzy na błędy człowieka. Bóg patrzy na serce. I jeśli w twoim sercu nie ma Boga, jeśli w twoim wnętrzu nie jesteś połączony z Nim, z życiem, to znaczy, że jesteś w śmierci. Tkwisz dalej w śmierci. I idziesz tam, gdzie zostanie wrzucona śmierć. Oloro karma santa. Ale co pani sądzi o LGBT? LGBT, słuchajcie. LGBT to jest zupełnie sprawa marginalna. Absolutnie. W ogóle to się nie liczy dla Boga. Czy jesteś taki, czy śmaki. Absolutnie to się nie liczy. Dlaczego? To się nie liczy. Bóg nie liczy ci grzechów. Bóg umarł, przytłoczony każdym grzechem. Bóg umarł na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus oddał życie. Wziął na siebie każdy błąd człowieka. Po to, żeby każdy mógł się narodzić na nowo z Jego ducha. To nie chodzi o to, jak kto grzeszy i się cieszy. Nie chodzi o to, w jaki sposób zaspokajasz swój głód życia. Nie chodzi wcale o to. Chodzi o to, że masz ten głód życia i jedynie Jezus Chrystus może zaspokoić ten głód. Bo jedynie Jezus Chrystus może cię pojednać z Bogiem. Tylko przez Niego możesz narodzić się na nowo.